cóż, teraz muszę wybrać sobie... O, może pana? No, pan to pan, tak. Ale nie, 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 proszę na razie zostać, spokojnie. Nic pan nie musi robić. Nic pan nie musi robić do czasu. Na razie pan spokojnie siedzi, relaksuje się. Musi pan wytrzymać mój wzrok jakieś 3 do 4 minut, także to jest wszystko. Do czasu, powtarzam. Będzie pan moim milordem? Spróbuję. Spróbuje pan, dobrze? Brawa dla zachęty. Maestro. To właśnie pan, milord, mój Boże, jaki gość, skąd pan się tutaj wziął? Czy pan tu zgubił coś? Cóż, proszę siąść, gdzie bądź, niech pan rozgości się, może pan buty zdjąć? To nie przeraża mnie, pan pyta, skąd go znam? Po prostu znam i już, choć pan to wielki pan, a ja z ulicy Lordzie, marnie coś wygląda dzisiaj pan. Ech, wczoraj nie ten sam, zupełnie inny ktoś. Widziałam, jak pan szedł, dystyngowany krok, tak pewny, dumny wzrok i jakże władczy gest, a obok pana szła pod rękę właśnie ona, kochanka, przepraszam, narzeczona. Mój Boże, piękna tak. To właśnie pan, milord, mój Boże, jaki gość, skąd pan się tutaj wziął? Czy pan tu zgubił coś? Cóż, proszę siąść, gdzie bądź, niech pan rozgości się, może pan buty zdjąć? To nie przeraża mnie, ja pana dobrze znam. Pan nie zna mnie, no cóż, bo pan to wielki pan, a ja z ulicy Kusz. Więc panu czegoś brak, coś jednak jest nie tak. To jakaś struna cienka zaczęła właśnie pękać, fałszywie teraz gra. A wiatr, co w plecy wiał, jak ten kapryśny szkwał, ku obcym portom gna. Pan wie już, tak jak ja, że miłość wychuchana, ta wiecznie rozpieszczana, nie zawsze czysto gra. To właśnie pan, milord! Ach, co za gość, no, no, po coś pan lazł w ten port? No po co panu to, lecz skoro pan tu wpadł, to szczęścia miał pan moc, że na mnie akurat natrapił pan w tę noc. Ja takich tu, jak pan, bawiłam nieraz i wspaniale będzie nam. Milordzie, a skąd te łzy? Chyba, że ze śmiechu, no. Nie, no, milordzie, no, niech pan tego nam nie robi dzisiaj, taki ładny, uroczysty wieczór. Czy pan myśli, milordzie, że ja mam zawsze powody do tego, żeby się uśmiechać? Tak? Nie? O, widzi pan, tu pana złapałam. Tak nie jest, ale się śmieje, bo tak jest łatwiej żyć. Proszę mi zaufać. Niech się pan śmieje, bo już pan to pięknie robi. O, jaki ładny uśmiech. A jak pan się śmieje, to teraz jest właśnie ten moment, że może pan zaśpiewać. O, ja pana nauczę, każdy umie śpiewać. Jak ja mogę śpiewać, to umówmy się, że pan też, prawda? Na, 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 na. Pięknie! Na, 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 na. I to jest właśnie ta chwila, milordzie. Jak pan się śmieje, jak pan śpiewa, to niech pan zatańczy. Widziałam taki program, widziałam. Wszyscy tańczą, umie, nie umie. Pięknie! Brawo! Laj, la, laj, piewa, la, la.
dziękuję. Jak pan ma na imię? Franciszek. Milord Franciszek, wielkie brawa. To było kręcone, panie Franciszku, proszę uważać. Są schody. To było kręcone, bo widzę. To ja przypuszczam, że od jutra, albo jeszcze wcześniej, od dzisiaj, późnego wieczora, będzie pan gwiazdą YouTube'a. Musi się pan z tą karierą teraz już liczyć. Już jest gwiazdą, tak. Moi kochani, świeci pan, milordzie, oczywiście, od razu wiedziałam, kogo wybrać. Moi kochani, otóż kończąc swoją przygodę z Edith Piaf, bo kiedyś się każda przygoda musi skończyć, chciałabym wam życzyć i sobie również, żebyście w każdej chwili swojego życia mogli zaśpiewać, powiedzieć takie oto słowa, że niczego, żadnej chwili, żadnego dnia, żadnego tańca, żadnego występu, niczego nie żałujecie. Nic a nic, o nic a nic nie żal mi. Tamte dni dobre, złe, śmiech i łzy utonęły we mgle. O nie i nie, bo teraz wiem, czego chcę. To, co mam, rzucam w kąt, inę tam, gdzie nieznany jest ląd. Słodki urwał się film, już nie sklei go nic. Pasmo najlepszych chwil dziś oglądam jak widz. I na starość, gdy wstecz spojrzę za siebie w dal, wstyd mi może być, lecz na pewno nie żal. O, nic a nic, o, nic a nic nie żal mi. Tamte dni dobre, złe, śmiech i łzy utonęły we mgle. Wiem, czego chcę. Nie chcę dziś wracać tam. Pragnę iść z tobą do szczęścia. Kasia Jamrus i Franciszek Maślusczak.